Są już oficjalne wyniki badań na zawartość arsenu. Wiadomo już, że blisko 20% mieszkańców Głogowa ma podwyższony poziom tego pierwiastku w organizmie. Poprzez MCZ tych mieszkańców, którzy mają podwyższony arsen w organizmie, objąć dodatkowymi badaniami, które będą polegały m.in. na zrobienie tak zwanej specjacji, czyli rozbiciu, rozróżnieniu tego arsenu, który jest neutralny dla organizmu, czyli arsen organiczny od tego arsenu, nazwijmy go przemysłowego. Poza tym ma powstać specjalny program z zaleceniami m.in. jak się odżywiać i jaki tryb życia prowadzić, aby niwelować arsen z organizmu. Wyniki badań kwestionują radni z Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego, którzy chcą, aby przebadani zostali wszyscy Głogowianie. Przebadanych będzie około 2000 mieszkańców. Co z pozostałymi? Pozostałych 66 tysięcy też jest na to narażonych, też ma prawdopodobnie przynajmniej te 20% podwyższony poziom arsenu i uważamy, że nie możemy ich absolutnie zostawić samym sobie. Władze miasta zastanawiają się jednak nad sensem badań. Założyliśmy sobie, że przebadamy 2000 osób. Stworzyliśmy kilkanaście punktów w mieście. Wybraliśmy metodę badań bardzo mało inwazyjną, wręcz bardzo dostępną i nie skorzystało 2000 osób. Pełne 2000. Skorzystało ponad 1900, czyli my możemy powiedzieć, że przebadamy jeszcze kolejnych kilka tysięcy, tylko co z tego, jak nie wszyscy chcą się po prostu badać. Mimo to klub w przyszłorocznym budżecie będzie wnioskował o 200 tysięcy złotych na kontynuację badań.